Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jest sobie facet. Jako jedyny na Ziemi, ma złotą śrubkę w pępku. Pewnego dnia pyta Boga: Panie Boże, czemu ja mam tę śrubkę w pępku? Co mam zrobić, by się tego dowiedzieć? Idź dwadzieścia tysiące kroki na wschód, aż dojdziesz do Wielkiego Jeziora. Przepłynij je w Pław, bo na drugim brzegu jest drugie jezioro. Które też musisz przepłynąć w pław. Tam powiem ci o dalszych wskazówkach. Facet szedł długo na wschód. Wyczerpany przepłynął jeziora. Panie Boże, co mam teraz zrobić? Idź na północ, aż dotrzesz do wielkich jaskiń. Musisz je przejść. Przejdź następnie siedem gór i siedem dżungli. Na końcu będzie mały dołek, w którym znajduje się mały śrubokręcik. Jak Bóg powiedział, tak facet zrobił. Przeszedł przez jaskinie, dżungle i góry. Znalazł śrubokręcik. Boże, co teraz? Przy każdym wschodzie słońca wykonaj trzy obroty śrubokrętem w lewo w swojej śrubce, przy każdym zachodzie pięć obrotów w prawo, tak przez dziewięćdziesiąt dni. Jak nie będziesz przestrzegał tego, co ci powiedziałem, to nie dowiesz się, czemu masz tę śrubkę. Facet przejęty kręci jak najdokładniej. Mija dziesięć dni. Nic. Mija pięćdziesiąt dni. Nic. Osiemdziesiąty dziewiąty dzień. Nie mogę się doczekać. dziewięćdziesiąty dzień. Facet wykonuje ostatnie pięć obrotów w prawo. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Zachuczało, zagrzmiało, zatrzęsło i w końcu dupa mu odpadła.